drogie smyki, witam was bardzo serdecznie. To nasze kolejne spotkanie z cyklu Rozśpiewane smyki w świecie muzyki, czyli dziecięce poranki muzyczne. Rety, rety, koniec świata. Choć jest ptakiem, to nie lata. Kto to taki, kto to jest? Czy ty już wiesz? To pingwin, mały pingwin. Chodzi po lodzie i pływa w wodzie. Pingwin, mały pingwin, nielatający ptak. Gość jest dzisiaj absolutnie niezwykły. To jest pan Jarosław Kaczmarczyk. Zobaczcie, odwiedził nas dzisiaj. Dzień dobry. Piękny czarny saksofon, on nazywa się sopranowy, a to jest jego brat, to jest saksofon tenorowy. Wow, ależ to były piękne dźwięki. To jest ćwierćnutka, czyli taka nuta, która jest tylko kuleczką z kreseczką, ale ona też bidulka, została źle tutaj powieszona. Kto wieszał z ekipy te nuty? Pani Marzena się zgłasza i tam jeszcze jeden pan ochotnik. Właśnie, państwo sobie powtórzą nutki na następny raz, bo nie chciałam. Sprawdzacie moją czujność. No i dobrze. Takie śmichy, chichy, ale my teraz idziemy do drugiego instrumentu, który przyniósł dzisiaj pan Jarek. I jeszcze raz. Dobrze, ale fajnie, słuchajcie. Teraz będziemy mieć dla was niespodziankę, którą specjalnie dla smyków, dla ich rodzin, wykona uczennica Szkoły Muzycznej na Bielanach. Bo przypominam wam, że na Bielanach macie wspaniałą szkołę muzyczną. Pozdrawiamy pana dyrektora Krzysztofa, jeśli nas ogląda. Na ulicy Konrada mieści się ta szkoła, szkoła muzyczna pierwszego i już teraz też drugiego stopnia. I zagra dzisiaj dla was Alicja. Przepiękny utwór. Będzie akompaniował Alicji pan Kamil Borkowski. Alicja się uczy w klasie fletu pani Agaty Mironkin, właśnie w szkole muzycznej tutaj, niedaleko nas, na Bielanach. Ma skrzydła, to nie lata. Kto to taki, kto to jest? Czy ty już wiesz? To pingwin, mały pingwin. Chodzi po lodzie i pływa w wodzie. Pingwin, mały pingwin, nielatający ptak.